Dodatnie temperatury, niestety sporo chmur i deszcz. Tak będzie wyglądał weekend. Miejscami może padać nawet deszcz ze śniegiem. W Karpaczu 2 stopnie na plusie. Od 50 do 120 cm śniegu. Mimo dodatniej temperatury warunki dobre. Przez weekend będzie jednak padał deszcz ze śniegiem. Szklarska Poręba. Sporo chmur, może padać deszcz. Temperatura 1 stopień. Około 100 cm śniegu. W Zieleńcu zza chmur będzie wyglądać słońce. Padać nie powinno. 1 stopień na plusie. Dobre warunki. Pokrywa śnieżna powyżej 150 cm. W Rzeczce dość ciepło, nawet do 2 stopni powyżej zera. Od 25 do 100 cm śniegu. Możliwe opady deszczu. Czarna Góra. 2 stopnie. Do 80 cm śniegu. Może padać deszcz. Andrzejówka. Mokry śnieg. Temperatura minus 1 stopień. Warunki narciarskie dostateczne. 150 cm śniegu, ale będzie deszczowo. Wielka Sowa, wyciąg nieczynny. Lądek Zdrój, minus 2 stopnie, ponad 60 cm śniegu. Nie najlepsze warunki na Łysej Górze, do 60 cm śniegu, temperatura około 3 stopnie. Ciepło w Czarnowie, 2 stopnie powyżej zera, warunki dobre, pokrywa śnieżna około 40 cm, pochmurno, ale bez opadów. Świeradów Zdrój, będzie niestety deszczowo, 2 stopnie na plusie, warunki bardzo dobre, miejscami ponad 2 metry śniegu. Zajrzyjmy jeszcze do naszych południowych sąsiadów. W czeskim Pecu pod Śnieżką pokrywa śnieża nawet do 200 cm. Warunki dość dobre. Na termometrach 1 stopień na plusie. Pochmurno, może padać deszcz. W Harrachowie również 1 stopień na plusie. Do 190 cm śniegu. Warunki dobre. Weekend będzie pochmurny. Mlade Buki. Tutaj już chłodniej. Na termometrach minus 2 stopnie. Od 80 do 120 cm śniegu. Pochmurnie, ale bez opadów. Warunki bardzo dobre. W Bedrzichowie 0 stopni, od 80 do 130 cm śniegu, bez opadów, warunki bardzo dobre. Zaclerz do 80 cm śniegu, temperatura 1-2 stopnie. Jańskie Łaźnie, weekend może być deszczowy, temperatura na plusie około 1 stopnia, pokrywa śnieżna od 140 cm, miejscami nawet 220 cm śniegu.